Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. No, moi drodzy, co po niektórzy tutaj dalej z uporem maniaka próbują podważać wolną wolę człowieka i tam podsuwają linki do różnych tam pastorów. Wolna wola, czy człowiek ma wolną wolę, taka wolna, że... Słuchajcie, moi drodzy, już parę razy to wspominałem o tym, ale to był jeden z wątków, prawda, szerszych wypowiedzi. Natomiast w tym nagraniu chcę zwrócić tylko na tą uwagę, co jest największym dowodem na wolną wolę człowieka i na to, że człowiek może się oprzeć Bogu. Tak, człowiek ma, mając wolną wolę, może się oprzeć Bogu. Wiele razy o tym żeśmy mówili, ale tak jak wspomniałem, była to jedna myśl pośród wielu. Teraz zrobię z tego myśl główną w tym nagraniu. Naród wybrany. Bóg wybiera naród na swoją własność, aby mu służył. I tenże naród wybrany, Izraelici, buntowali się przeciwko niemu. Co było powodem buntu w Izraelu, który, podkreślam, był Bogiem, był narodem wybranym, by służył Bogu, by był jego własnością. Księga Jeremiasza, trzeci rozdział, jeden chyba z najbardziej takich wzruszających fragmentów, najbardziej taki odkrywający to boskie pragnienie. Jakże bardzo chciałbym Cię zaliczyć do mych synów, jakże bardzo pragnąłem dać Ci piękną ziemię, ale Ty, jak niewierna, właśnie się zachowałaś, zdradziłaś mnie. To jest w trzecim rozdziale Księgi Jeremiasza najpiękniejsze chyba uzewnętrznienie pragnienia Boga. Jakże bardzo pragnąłem zaliczyć Cię pośród swych synów, a Tyś mnie zdradziła. Dlaczego, jeżeli Bóg pragnie, żeby zaliczył, uwaga, mówi to do narodu wybranego, który powinien być i jego synem, tak? Który wszystko powinien spełniać jak w szwajcarskim zegareczku, bo przecież był wybrany przez Boga, był zgwałcony przez Boga, jego wola była złamana, zgwałcona przez Boga, a więc oni wszyscy powinni chodzić jak w szwajcarskim zegarku. Dlaczego naród wybrany się buntował? I tutaj wszyscy będą leżeć. Wszyscy będą leżeć i kwiczeć, bo nikt nie odpowie na to pytanie. A właśnie historia narodu wybranego pokazuje, że człowiek, nawet jeśli jest wybrany przez Boga, może się od Boga odwrócić, może grzeszyć, może odejść od Boga i znieważać go grzechem. Tak, tak. Człowiek ma wolną wolę i może postawić się boskiemu pragnieniu. Ja chciałem Cię zaliczyć do mych synów, a Tyś mnie zdradziła. Tak? Tak mówi do narodu wybranego. No to jak to jest? Do narodu wybranego mówi: wybieraj dobro lub zło, życie i śmierć, błogosławieństwo bądź przekleństwo. A więc jak może mówić do człowieka, którego zgwałcił, żeby wybierał? Jak do człowieka, któremu zabrał, który nie ma wolnej woli, którego Bóg zgwałcił, tak, to wasze bożyszcze, jak może mówić, żeby wybierał dobro lub zło? Tutaj leżycie. Leżycie i kwiczycie. Cały Stary Testament, znaczy cała Biblia od Księgi Rodzaju aż po Apokalipsę pokazuje nam wolność człowieka i wolność wyboru, tak? Że człowiek może Boga pokochać, może się odwrócić od Niego, nawet kochając Boga, może Go ranić, tak jak naród wybrany, przecież był Jego własnością, a jednak wywijał Bogu numery. Tak? No i skąd to się wzięło? Powiecie, że Bóg jest autorem grzechów Izraela, tak jak był autorem zatwardzenia Faraona? Czyli właśnie to jest to, że w Bogu jest grzech i świętość, tak? Życie i śmierć. I Bóg się tak bawi na przemian, nie? No właśnie, w zależności od okoliczności, może w zależności od względów, jakie Bóg ma na osobę, choć Bóg nie ma żadnego względu na osobę, nie? Ale takie wasze głupoty wskazują na to, że jednak ma. Dlaczego naród wybrany się buntował przeciwko Bogu jako naród wybrany?
Skąd ten bunt się brał? Z wolnej woli, z niewolnej woli, z boskiej woli? No skąd się brał? Proszę ładnie tu odpowiedzieć na to pytanie, merytorycznie i biblijnie, prawda? I cały czas, moi drodzy, tak w Starym Testamencie, czy też i w Nowym, ale w Starym Testamencie jest to bogactwo opisów, to uzewnętrznianie się Boga, to wylewanie tej boskiej miłości i troski Boga o człowieka, o naród wybrany, no a przez to i względem każdego człowieka, tak? Że Bóg pragnie obdarzać szczęściem, pragnie, to chociażby 36 rozdział Księgi Ezechiela, tak? Że rozkaże plonom, a będą rosły, dam wam urodzajne ziemię, będą obradzać, tak? Będę wam błogosławił, dam wam nowego ducha, odpuszczę wam grzechy, obmyję was. Moi drodzy, ta miłość, która wylewa się z boskiego serca niemalże w każdym rozdziale Pisma Świętego, to pragnienie Boga, żeby to pragnienie, boskie pragnienie człowieka, o tak, boskie pragnienie człowieka pokazuje nam nieskończoną miłość Boga do człowieka, ale też pokazuje nam, że na to pragnienie, to Pismo Święte nam pokazuje, że na to boskie pragnienie człowiek nie zawsze odpowiada według oczekiwania Bożego, nie zawsze odpowiada wzajemnością. Często boskie pragnienie jest jedno, a ludzki wybór drugie, bo boskie pragnienie jest błogosławić człowiekowi i uczynić go szczęśliwym. Oczywiście w świetle Nowego Testamentu, w świetle całego objawienia chce nas uszczęśliwić życiem wiecznym w Królestwie Niebieskim, prawda? W swojej chwale. Natomiast no, człowiek odrzuca to. Może tym pogardzić, zdradzić Boga, będąc wybranym. Tak? I tak jak naród wybrany, będąc wybrany, zdradzał Boga, prawda, oddalał się od Niego, tak dzisiaj w Kościele Chrystusa, Kościół rzymskokatolicki jest Kościołem, w którym Bóg gromadzi ze wszystkich narodów swoich wiernych i też ludzie odpadają. Tak? Grzeszymy. Ale Bóg nas uzdrawia, pragnie uzdrawiać. Dobrze, moi drodzy, żeby nie przedłużać i żeby jeszcze raz podkreślić to, co protestantyzm rozkłada na łopatki, nawet bez kwiku, bo nie są zdolni nawet kwiknąć. Jeżeli człowiek nie ma wolnej woli, to jak naród wybrany, by być własnością Boga i by służyć Bogu, mógł od Boga uciekać i się buntować. Skąd ten bunt? Skąd ta ucieczka? Przecież oni już należeli do Boga, byli wybrani. Tak? No to skąd się ten bunt brał? Dlaczego Bóg chce, żeby zalecieć ich do swoich synów, a oni zdradzają Boga? No to co Bóg chce, a oni go zdradzają? Tak, bo Bóg może chcieć, a człowiek niekoniecznie musi chcieć tego, co Bóg. A więc Bóg może sobie chcieć, ale to nie wystarczy, że Bóg chce. To, że Bóg chce, nie wystarczy do tego, żeby człowieka zbawić. Boskie pragnienie zbawienia wszystkich ludzi nie wystarczy. Żeby człowiek był zbawiony, żeby człowiek wszedł do nieba, to boskie pragnienie zbawienia człowieka musi się spotkać z ludzką akceptacją. I czyli z wolną wolą człowieka, człowieka, który mając wolną wolę w sposób świadomy, tak, wolny, wybiera podążanie za Bogiem, a nie przymuszony, że Bóg go tam zgwałcił,
że zabrał mu wolę, nie? Jak tam o świętym Pawle piszecie takie głupoty, które pokazują, że kompletnie nie znacie Boga, człowieka i relacji Boga z człowiekiem, tylko macie jakieś tam gnioty wciśnięte kopytem ludzka do głowy. Człowiek w sposób wolny, mając wolną wolę, musi uznać, jak święty Paweł w liście do Filipian o tym pisze w 3 rozdziale, musi uznać, ale to jest akt ludzki przed majestatem Boga, bo święty Paweł doświadczył boskiego majestatu. Objawił mu się Chrystus i uznał wszystko za stratę. I człowiek też względem Boga, względem boskiego pragnienia, jakie Bóg ma dla człowieka, powinien wszystko uznać za nic, tak? I wybrać Boga. I nawet jeśli wybierze Boga, to jeszcze nie znaczy, że jest zbawiony, bo musi w tym wyborze wytrwać do końca. Nawet jeśli będzie upadał, może powstawać i iść dalej. Naród wybrany i historia narodu wybranego jest najjaskrawszym dowodem na to, że człowiek ma wolną wolę, wolę, którą Bóg szanuje, bo jak naród wybrany, to o tym sobie poczytacie w Izajasza, mówi: odejdziemy, uciekniemy, a Bóg mówi: proszę bardzo, uciekajcie. Uciekajcie, tak. Nie trzyma nikogo za habety, tak jak ojciec syna marnotrawnego nie przykuł do kaloryfera. Ojcze, daj mi moją część. Masz, odejdź. Poszedł, skończył z świniami. Czy ojciec go trzymał? Nie. Był z ojcem, podjął decyzję, ojciec ją uszanował, proszę, idź. Zmienił zdanie, jak skończył pośród świń, wrócił, ojciec mu przebaczył. Ale to była jego wolna wola, jego decyzja, żeby odejść. A kiedy się znalazł pośród świń, zastanowił się, tak, przemyślał sprawy i w sposób wolny wrócił do Boga. Tak, czyli odpowiedział na tą łaskę Bożą, na tą łaskę, która człowieka nie zostawia. Tak? Gdzieś ta łaska jest koło człowieka, tylko człowiek musi na nią odpowiedzieć. Odpowiedział i wrócił. Ożył, był martwy, a ożył. No właśnie. My też w naszych relacjach z Bogiem, mając wolną wolę i ludzką słabość, możemy być martwi i Bóg nas może ożywić. Nie wykrzywiajcie czegoś, co jest prostsze niż proste. Nie wykrzywiajcie tak prostego i oczywistego faktu, jak fakt, że człowiek ma wolną wolę i może się Bogu przeciwstawić. I to, że Bóg coś chce, to jeszcze nic nie znaczy dla człowieka. Tak, nic nie znaczy. To, że Bóg chce zbawić Kazia, jeszcze nic nie znaczy. Żeby to boskie pragnienie zbawienia Kazia mogło się zrealizować, to Kazio w sposób wolny musi Bogu otworzyć drzwi, usłyszeć Jego głos, otworzyć drzwi i wieczerzać z Nim. Samo pukanie Chrystusa do drzwi nie zbawi. Trzeba usłyszeć i otworzyć. Wtedy tak. Bo Bóg przemawia, 33 rozdział Księgi Hioba, raz i drugi, tylko się na to nie zważa. A więc sam fakt, że Bóg puka do człowieka, jeszcze nie zbawia. Bo jeśli Bóg puka, a się nie zważa, no to można skończyć w piekle. Trzeba właśnie czuwać, słuchać
otworzyć i być posłusznym. Tu się człowiek zaczyna zbawiać i wytrwać do końca, by wejść do nieba. Pozdrawiam.